Cześć, pamiętacie specyfikację mojego komputera? Linux Mint Lambda 6, czyli Linux Mint, ale pod maską motorem jest Debian 12 Bookworm. Procesor AMD Ryzen 5 5600G ze zintegrowaną grafiką. I tu mamy 6 rdzeni, 12 wątków. Płyta główna to MSI B550 Tomahawk. Karta graficzna RX 580 od XFX z pamięcią VRAM 8 GB. Pamięć RAM zainstalowana w tym komputerze to 32 GB DDR4, GoodRAM i RDMX. Karta dźwiękowa to jest Creavit Sandblaster FX. Karta Wi-Fi Fenway AX3000. No to powiem wam szczerze, zaraz wam pokażę, na co ten mój komputer stać. Cyberpunk 2077 odpalony na Linuxie. Wielu dalej graczy mówi, że nie da się odpalić Cyberpunka na Linuxie. A już na takiej konfiguracji dziadowej, jaką ja posiadam, podobno w ogóle się nie da odpalić. No to skoro się nie da odpalić, to co wy tu zobaczycie, to będzie chyba majstersztyk moich umiejętności. Bo już słyszę, jak wentylatory się rozkręcają na wyższe obroty. To co to jest to teraz? Przeciętnie każdy gracz mówi, że do grania w Cyberpunka potrzebujecie komputera za minimum 5 Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. A w Polsce też nie będzie prądu. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. Proszę bardzo. Ja już ogólnie tą grę przeszedłem, ale lubię sobie czasem pokonać. No teraz to już wyraźnie czuć, jak się wszystko wkręca. Transorbitalnym porcie kosmicznym Night City. Już wkrótce oderwiesz się od przyziemia. Mam się spotkać nigdy w życiu. Gdzie ona jest? Tutaj. A tą misję już dawno przeszedłem. Ja mnie jest bezsensowne się z nią spotykać. Komu wie dzwon? Ale dalej. No.
co my mamy w zestawie? Nie, bo mamy pukawkę. Ciekawe, czy pukawka działa. Czyli działa. Wiecie, ja się nie dziwię, że ten obraz chodzi nie tak płynnie jak kiedyś, dlatego, że mam odpalonego obrazu. No i tak da się grać. Ty jeszcze żyjesz? No dobrze, szkodek musi być. No no to mam. Widać, że gra wchodzi za 54 FPS. Ja bym włączył niższe detale graficzne, bo to nawet jest. Koniec, pokazałem wam jak to chodzi. Chodzi to zarąbiście. Więc jeżeli ktoś wam kiedyś powie, że Cyberpunka nie da się uruchomić na komputerze o takich parametrach jak mój, to możecie go wyśmiać. Trzymajcie się.